Gerald szkola. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Gdzie Ciri? Niedaleko posłuchaj. Zamknij się! Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem, ja tylko pomagam Siri. Nie uwierzę ci, nie po tym wszystkim. A mnie? Awalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę, bo chcę do niej wejść. A nie uznałaś za stosowne oznajmić mi swoich planów? Wiem, przepraszam. Powinnam była powiedzieć. Ale bałam się, że nie zrozumiesz. Ach, rośnie nam druga Yennefer. Chodźmy stąd. Proszę. Dobrze. Jak wrócę z wieży, Geralt? Jeśli wrócę. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Nie musisz się poświęcać. Mylisz się. Białe zimno w końcu nadejdzie, i światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Nie rób mi tego. Proszę, nie teraz. Gerald, wierz mi. Chciałabym pojechać z Tobą do jakiejś karczmy, napić się Grzańca i wysuszyć buty. Ale nie mogę. Muszę spróbować, ze względu na Ciebie, Jen, Tris, wszystkich. Trzymaj kciuki.